Sytuacja epidemiczna w Polsce powoli się normalizuje. Łącznie, koronawirusem, łącznie z koronawirusem zmaga się blisko 11,5 tysiąca osób. Zmarło 1064 chorych. Sytuacja wokół pandemii koronawirusa powoli stabilizuje się. Rząd znosi kolejne restrykcje, wśród nich zniesienie limitów wiernych w kościołach. Za nami trudny czas izolacji i zamknięcia. Wielu z Was z bólem serca pozostało w święta zmartwychwstania Pańskiego w swoich domach. Dlatego z tym większą nadzieją zapraszam Was na msze święte do Waszych parafii. Mówił metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Ten trudny duchowo czas przetrwaliśmy dzięki kapłanom. Podejmowali oni wiele inicjatyw, aby pomóc nam być bliżej Boga. Czas pandemii pokazał, jak ważna jest ich posługa. Nasza gorąca prośba do wspólnoty wiernych, żeby do zakapłanów się modlili. Żeby modlili się też o nowe powołania do służby bożej. Mówił rektor wyższego seminarium duchownego w Łomży, ksiądz dr Jarosław Kotowski. Wczoraj czterech alumnów tego seminarium przyjęło święcenia kapłańskie. W każdej diecezji święcenia kapłańskie czy święcenia diakońskie to jest zawsze taki dzień dzień czynienia. Podkreślał ordynariusz diecezji łomżyńskiej ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Wśród nowo wyświęconych kapłanów z tej diecezji jest ksiądz Mateusz Krajewski. Dora kapłańska nie była i nie jest drogą łatwą, ale z Bożą pomocą ufam, że uda mi się ją przemierzyć. Święcenia kapłańskie odbyły się wczoraj w wielu miejscach w Polsce.